Proszę Państwa, co tutaj się dzieje? Przyszły do nas paczki z firmy Yato! Dwie palety. Zaraz wjeżdżamy i lecimy z odcinkiem budowy. Dzisiaj będziemy budować tutaj nasz warsztat. Zapraszam do oglądania. Jest i druga paleta. No, coś niesamowitego. Zobaczymy, jakie tu narzędzia dotarły. Ja zrobiłem taką całą sporą listę rzeczy, ale będzie to na pewno na kilka chyba zamówień. I tu mamy dzisiaj pierwszą przesyłkę. Bardzo dziękuję tutaj firmie Yato za wsparcie kanału. Bo jak jeszcze nie wiesz, to jesteś tutaj od niedawna, to jakiś czas temu udało mi się kupić silnik do Sokoła. Kompletuje części i za chwilę będziemy ruszać z odbudową tegoż Sokoła. Najpierw się dobierzemy do silnika i go sobie rozbierzemy. A teraz zobaczymy, co tu jest w środku. Co tu przyjechało? Łysy, idziesz? Łysy chyba ten, gdzieś zaginął, ale dobra. Ja biorę jakiś nożyk i zobaczymy, co w tych wielkich paczkach jest. Te paczki przyszły już chwilę wcześniej. Myślę, że dopiero wróciliśmy ze Stanów. I chciałem też wypuścić właśnie wszystkie filmy z Ameryki z Daytony, żeby to było jakby na bieżąco. Ja nie lubię trzymać długo materiału. Lubię jak jest... O, coś takiego. Będziemy mieli to i to sobie powstanie tutaj gdzieś. Ale super. Nie mogę doczekać, powiem wam, tego, co się będzie działo. Zamówiłem, napisałem do takiej firmy, która chyba produkuje takie fajne podnośniki do motocykli. Ten podnośnik tutaj sobie postawimy. Jest fajny, bo jest pomarańczowo-czarny. Zobacz, łysy. Co dostaliśmy? Przyszły szafki. Przyszły szafki, więc zaczynamy z budową. Dobra, ja to pootwieram sobie i zaraz wrócę. Tutaj mamy taką nadstawkę z szufladami. Tutaj mamy cały wózek z narzędziami. A to są chyba te na ścianę. Widzisz? Takie narzędzia. Panel perforowany. Wow. Nie no. Już będzie, można zaraz to... No tutaj przygotowaliśmy to miejsce. Ja mam gdzieś nagrane, jak tu wyglądało przed tym jeszcze, albo zdjęcie. To był magazyn, nie? Zawalone było różnymi jakimiś koszulkami, skrzynkami. O, zobaczcie, tak tu wygląda nasz warsztacik. I zobaczymy, jak to się będzie zmieniało z biegiem czasu. A teraz jest, o, tutaj czeka komar na 50 tysięcy subów. I ja nie wiem, czy to nie będzie akurat nie na łebie. Więc można by zacząć reklamować, że w łebie będzie do wygrania komar. Bo przy tej ilości teraz subskrypcji, które rosną, to wygląda na to, że to może być już w łebie. O, wow. To będzie komar. Komar dla widza. Mieliśmy motorki dla widzów. A teraz... O, uwaga. Uwaga. Tu coś jest. Koperta. O. My z Łysem lubimy koperty. Kopertę. Mała. O. Na Yato, ale. No. Myślę, że dali kopertę. Moja Yato, a to firma Yato, znaczy wcześniej Toya. To była Toya. Moja jedna z pierwszych firm, w której pracowałem. Dawno, dawno temu. O, jak to tak? Liczyłeś przyczepić podkładki? Czekaj, łysy, pomóż mi tu. Wyciągamy to. Ty dasz radę, czy to nie możesz tak? Może Maćka lepiej zawołać. Czekaj, jest... chyba, że otworzymy te. Proszę cię. Karton. Karton trzeba otworzyć. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Czekajcie. Zabezpieczone. Zawsze chciałem mieć
karton. Nie, zawsze chciałem mieć taki skrzynek. Jak wchodziłem do warsztatu tego profesjonalnego, to mówiłem, wow, te wózki z narzędziami, to było zawsze coś takiego, nie? Że, powiedz, że ty nie marzyłeś o takich rzeczach. Marzyłem, taki to inny, podkładka. Oczywiście wykorzystamy też to do wysyłek, bo my mamy... Słuchajcie. Jesteśmy firmą przyjazną dla środowiska. Nie, zjedźmy to. I wykorzystujemy stare opakowania. Zjedźmy to. A, to klucz jest pewnie w kopercie. O, widzisz, narzędzia teraz będą już zamykane. Już się wyjaśniło, co jest w kopercie. Zagadkowa koperta. Trzeba tu więcej tych, więcej światełek gdzieś przy... Co? Pokaż. Słuchajcie, jest 200 i klucze. Nie, no są klucze, nie więcej nie wypadło. Nie, nie, ale to, ja myślałem, że to jest szersze, to tu spokojnie by trzy takie weszły, albo i więcej. A blat? O. Zobacz, Maciek, co tu przyszło do nas. O. Nasz profesjonalny warsztat do odbudowy Sokoła. Uhuhu. O, tu jeszcze coś jest. Kurde. Słuchajcie, zobacz. Dostaliśmy prezent. Dostaliśmy prezent. Pozdrawiam kolegę Adama, właśnie z firmy Jato. Dzięki, że to tutaj odpowiedziałeś na mój apel. Wielki prezent. O, są nóżki. Nóżki, Maciek, już masz zadanie. Zadanie, kręcić nóżki. No i dobra, i to tu ustawimy sobie fajnie i coś tu obok wejdzie. To jeszcze flipper może tu wejść. Wiesz, to ma bąbelki, zobacz. Będziemy strzelać. O. O, jest poperforowana płyta na narzędzia, żeby coś tam przywieźć. Słuchaj, ja... Tylko jak to się przywieźć? Czekaj. Ja dzisiaj do domu nie wracam. Będę się bawił w małego mechanika. Będziemy tu siedzieć teraz jeszcze więcej w tej stodole. Będziemy tu dziubać. A niedługo jeszcze napisałem... Aha, czekaj, jak to zamocować? Chyba tu, ale jak tu przykręcić? A, jest dziurka, dobra. Dobra, jest dziurka, czyli musimy tutaj na ścianę. Zobaczymy, bo to jest... Chyba, że damy tutaj te drewniane deski. Dwie i przykręcimy to do desek. Bo tu może być problem z wycelowaniem w otwór. No ten... Nie? Grubszy korek i... Grubszy ten. Maciek korek? Zrobi to, tak? Bo wie. Maciek zrobi, bo wie? I to dobra. No super. To jest to, ale to najbardziej. Dobra, to sobie zostawimy na koniec. Tutaj są narzędzia. Tutaj są narzędzia. Jak ja wysłałem tam zapotrzebowanie, ile tutaj... Nie mogłem się najpierw zebrać, jak dostałem katalog. Nie wiem, jest gdzieś tutaj ten katalog? Ja to? Wiadomo. Czym żeśmy go wynieśli gdzieś, ale tam jest po prostu tyle rzeczy, że... Szok! No i słuchajcie, udało się rozpakować. Udało się rozpakować. Mega fajne. A, gdzie tu jest? Self-lock. Self-lock. Aha. Aha, aha. Czy tutaj jest kluczyk? Tak. To są kluczyki, nie no. Sprzęt, powiem wam, że rewelacja. No tu jestem ciekawy teraz tej skrzynki. Co tu jest w tej skrzynce? Zobaczcie, jak to wygląda. To jest też na kółeczkach. Ona będzie jeżdżąca. Tu jest taka skrzyneczka, ale to za chwilę obadamy. O. Hu. Tutaj są klucze płaskie. Oczkowe. Czyli telefon ma łysy, zaczekam na niego, niech zobaczy też. Łysy! Zobacz. Po pierwsze jest kluczyk. Blokada. Tu mamy klucze. Hops. I widzisz, nie wyciągniesz? Poczekaj. Nie wyciągniesz tak, to jest blokada. Widzisz? O, hops.
tu mamy śrubokręty. Ja dziękuję. Jakieś różne te. Hops dalej. Ale to tak ładnie wygląda, tu że mamy nasadki. Nie o. wiem, czy my będziemy tym pracować. To trzeba będzie pościągać i poukładać. Zobacz. Tu długie nasadki, tutaj cały zestaw. Panie Adamie, tylko... potrzebujemy jeszcze jeden zestaw, bo tym nie będziemy pracować. Właśnie takie ładne narzędzia. Tak ładnie wygląda. Najważniejsze w warsztacie to jest właśnie młotek i przecinak. O. Ale tak, to są łącznie trzy zestawy z grzechotkami. Tak. Trzeba je poukładać, bo się... A tu pusta. Tutaj możemy jakieś wkrętarki, nie? Tylko nie mamy wkrętarek teraz. O, przydałyby się jeszcze wkrętarki. O, a tu są chyba te. No dobra, na początek już całkiem fajnie, już można kręcić śrubki. O, tu jest instrukcja. A to? To co to? To jakieś, zaraz zobaczymy co to jest. O, tutaj jeszcze karton przeszkadza. Czekaj, bo karton. No, ale ekstra i zobacz, tutaj zamykasz na kluczyk. I na wózeczku, tu coś można... Ale mega. Może jak się zakręcę i zabiorę kluczyk ze sobą. Tutaj jest, nie, kluczyka nie będziesz zabiorę. Czy tu jest pod imadło? Nie. Chyba nie, tylko narysowane jest imadło. Nie no, ekstra, dobra, teraz patrz mi to. Widzisz, fajnie, że są kluczyki. Ktoś pomyślał, że na smyczce. Raz. A, tutaj też jest ten smart lock. Widzisz? O. A tutaj zamówiliśmy wkłady do tego, ale wkładów, jak widać, jeszcze nie ma. Wkłady, mam nadzieję, że drugą turą przyjdą, bo tam jest... ja to ma całą masę, można cały warsztat sobie wyposażyć. Dostałem tutaj też informację, że będziemy testowali jakieś różne nowe narzędzia, bo ten katalog to jest taki grubaśny katalog. I tutaj jest po prostu wszystko, czego dusza zapragnie. Ściągacze, nie ściągacze. Też w trakcie pracy, w trakcie odbudowy tego sokoła pewnie będzie wychodziło, co będziemy potrzebować. Jest zapewnienie, że będziemy takie narzędzia otrzymywać, więc no to jest super, naprawdę cieszę się. Chyba taka pierwsza, większa współpraca tutaj na kanale Marcina Easy Ridera. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz ogromnie dziękuję za te narzędzia, bo to sobie tutaj pokładamy. To jeszcze się zastanawiam, czy ten cały regał tam nie pójdzie na tamtą stronę, może wtedy będzie więcej miejsca tutaj ogólnie w tym pomieszczeniu. O, to wam jeszcze pokażę mój taki stolik właśnie z narzędziami. Wyspawane, wszystko fajnie. O. I dobra, i co? Musimy to przykręcić, znaczy Maciek musi przykręcić. Łysy tu już testuje. I co? Kluczyk ci przeszkadza? Bardzo fajnie. Kluczyk będzie wisiał nad szafką. Bardzo fajnie. Kluczyk musi wisieć nad szafką. Aha, może spokojnie, spokojnie. Spokojnie, nic na siłę, wszystko młotkiem. Grzegorzu, tu są młotki w razie czego. Dobra, to ja teraz sobie to wszystko poukładam. A nie, bo tutaj jeszcze musimy kółka też przykręcić. Tak, to może tak. Wyjmiemy te rzeczy. Przykręcimy, chyba tak. Żebyś trzymał u góry szafkę, a o, tu mamy jeszcze taki wózeczek jeden. On jest troszeczkę zdewastowany, ale teraz się przydał. Coś tutaj poprzekładamy może rzeczy. Ale taki wózeczek na kółkach to jest super sprawa. I ten wózeczek z narzędziami. Tutaj w międzyczasie, pewnie tego nie pamiętacie, bo tu były schodki, ale tutaj kolega Maciek zrobił też podjazd, że będzie można tu motocyklem wjechać. Stąd. Tutaj już wam wczoraj pokazywałem moje biurko nowe. Tutaj jest zestaw motocykli. Tutaj są WLA i WLC. Tutaj jest SHL-ka. Na SHL-kę od razu wam powiem, że czekam na informację, bo wysłałem białą kartę przygotowaną bez pomocy rzeczoznawcy. I zobaczymy, co ekipa odpowie, bo w przepisach nie ma wymogu jakby rzeczoznawcy.
Druga sprawa, że no jest trochę zabawy, jak pierwszy raz to robimy. Ja osobiście przyznaję się wam, że tego sam nie robiłem. Zrobił mi to znajomy, także z jego pomocą to zrobiłem, wysłałem i czekam na informacje. Więc będę musiał, jak dojdą mi dokumenty, to będę musiał go zarejestrować na, najpierw na czerwone blachy próbne i zrobić przegląd. I tak samo tutaj z tą WL-ką też muszę jeszcze zrobić przegląd. Ale na razie nie mam czasu. Tutaj już była opinia rzeczoznawcy, już jest wpis do ewidencji, więc tam tylko potrzebuję zrobić przegląd. Będą odcinki z targów staroci na torach. Krzysiu ostatniej niedzieli sprezentował mi taki hełmofon. Fajny, pomarańczowy. Powiem wam, że wygląda jak nówka. Więc jak będę jeździł jakąś, nie wiem, do WS-ki chyba pasuje. WS-ki. Jakby są te WS-ki pomarańczowe ze zbiornikami, to ten kask jest idealny do tego. Gdzieś może sobie tu go powieszę albo położę. No i tak, mam jeszcze dużo różnych informacji, dużo rzeczy, ale to wszystko teraz na tych codziennych vlogach, gdzieś tam na drugiej części filmu będę wam przekazywał. O, dziękuję dzisiaj jeszcze koledze z punktu DPD, który mi otworzył przed czasem. Ja byłem chyba o 9, punkt jest od 10, ale zobaczył mnie, że tam się dobijam, otworzył, mówi: panie Marcinie, oglądam pana, czy tam, oglądam ciebie chyba, bo ja nie panuję. Otworzył, bo się bał. Otworzył, nie, no super, dzięki, bardzo to było miłe. Znowu kolejny naturalny klient. Otworzę mu. No, jeszcze jakiś temat jest WL-ki, która jest w piwnicy gdzieś schowana. Jeszcze ktoś wczoraj, jakiś znajomy dzwonił, że Pucha ma takiego z 1938 roku. Też czekam na jakiś filmik, na jakieś zdjęcia, to wam pokażę, bo różne osoby się teraz zgłaszają, że gdzieś tam mają jakieś rzeczy pochowane. Czekaj, odkładaj to, Grzesiu, gdzieś na bok i w takiej kondycji, w której to było szafce, nie? Bo teraz to musimy podnieść. Ja szukam poloneza, jadę jutro we Wrocławiu, to jest jakiś polonez Atu. Szukałem Karo, ale nie wiem, może zobaczę Atu. Jeździłeś jakimś polonezem, Grzegorzu? Tak, miałem polonez. I co? Jakiego miałeś? Bezpieczne auto. Karo Plus. Karo Plus, o. Widzisz, Karo Plus fajny, bo to już na wypasie taki. Tak. Poldek. Z gazem. O, widzisz, gaz, właśnie. Trzeba będzie założyć gaz też. I hak. I hak. Słuchajcie, my tu gadu. Ja byłem pewny, że Grzesiu już wszystkie paczki zdążył zrobić do naszych przecudownych klientów, a tu się okazuje, że Grzegorz tam za kotarką se spał. Za kotarką? Tak mówił, że... Muszę se zrobić kotarkę. Ja tu chciałbym taką kotarkę, żeby cieplej było w moim gagajniku. Panie! O. Czekaj, patrz jakie kółka. To są kłamstwa. Patrz, jak z kontenera do śmieci, pamiętasz? Cycol kiedyś wykręcał. A ja potrzebuję. I wózek. Ty, to może... Ty, ja... wyłącz ten telefon. Ja mówię ci, że stacjonarny to musimy założyć. I centralę. Będzie centralka. O, nawet klucz jest dołączony, zobacz. Jest klucz dołączony do kółeczka. A kółeczka chyba obojętnie gdzie. Nie ma to... znaczenia, które z której. Dobrze. Zaraz zobaczymy. Proszę. Teraz należy wyjąć wszystkie wkłady z narzędziami z szuflad. No to mądre, dobrze, że tak piszą. Gdzieś? Gdzieś? No bo w instrukcji jest, żeby przed montażem wyjąć wszystkie szuflady. Trzymaj, przeczytaj jeszcze raz. Byśmy nie wyjęli. Byśmy nie wyjęli, no właśnie. Puste? Tam jest puste, tak. O. Ale co mam, mamy... się nie widzę. Nie no. Ale fajowo. Czekaj, może live'a odpalimy teraz, będziemy na żywo. Na żywo w telewizji. Na żywioł? Żywioł. No dobra, to przykręcamy. Grzegorz, nie ziewaj tu, bo zaraz wszyscy zasną łącznie z nami. Defetyzm siejesz tutaj. Tu jest piękna pogoda, wiosna. Ty, tu jest... Grzegorz ma nowe tabletki, się nie chwali. Ty, ja znalazłem te tabletki, które leżą. Może je chcesz, przeciwbólowe i wiesz. Muszę zobaczyć, nie wyrzucaj, bo ja zobaczę, kiedyś... czy ja czasem ich nie brałem może w pierwszym turze. Grzegorz ma bogatą historię lekarską, musisz zrobić porady Grzegorza to, na reumatyzm, co łykać. Mnie kiedyś kolano bolało. Powiem wam, czego nie łykać, bo na drugi dzień jest... No, łykasz teraz, Grzegorz teraz już nie łyka, ale za to pali. Nie palę. O, nóżki są przyczepione. Chodź, teraz może czy ja to sam podniosę.
Udało się. No i rewelacja. I teraz gdziekolwiek się... O, tutaj do kanapy chcę podjechać, to... Pyk, pyk, pyk. I nawet dobrze zrobiłem, że tutaj są skrętne kółka z tej strony, bo można to prowadzić. No. I ekstra. O. Układam sobie już tutaj te wkłady. O, i najpierw sobie zrobiłem tutaj, żeby będą wkrętaki. To zawsze w każdej chwili mogę to przerzucić, ale... O, tu są takie szczypce pod kątem, tu są takie... Mamy kombinerki. O, mamy cążki. No, tego nigdy nie za wiele. Zobaczymy sobie tutaj pod spodem. Pod spodem chyba damy różne wkrętaki. Może gdzie tylko są te... Poukładać, bo się porozsypywało. Teraz to poukładamy. Tutaj, pyk. Fajnie, to są różne wielkości. I różne te grzechotki. A, tu jeszcze jest taka wielka grzechotka. O. No, i mam nadzieję, że wszystko będzie odkładane, żeby nic... To jest najgorzej, jak mam gdzieś jakiś zestaw, później gdzieś się rzuci wszystko na szybko, szybko, szybko. I jest problem później z szukaniem. Tutaj patrzę, że młoteczek taki fajny, gumowy, tylko że plastikowy. Tutaj zwykły. Ile on ma? Jest taki kilogram chyba. Są różne przecinaki. Są różne przecinaki. Kolejne, tutaj mamy nakładki, klucze nasadowe, głębokie. Głębokie, no to czasami do czegoś się może przydadzą. I tutaj mamy torksy. Ohoho. No, jest tutaj tego, o, one się wszystkie po... Później poukładam sobie numerkami, tak jak klucze wyżej, zaraz wam pokażę. Ale ekstra. No, to jest... To będzie na pewno przydatne. Wszystkie końcówki. Mam nadzieję, że to jest z dobrej stali. One, o, te dłuższe też. Pięknie. Pięknie. A teraz wam tu jeszcze pokażę. Bo są tak. Tutaj mamy duże. Od 32 do 10. A tutaj mamy od 22 do 6 z różnymi przekładkami. No fajnie. Tutaj, a tutaj mamy 14. Tutaj są takie różne małe. Jest tak 3,5, 4, 4,5, 5 mm. I tutaj jeszcze są takie głębsze 13, od 13 do 8. No i tam, tu. I tutaj daliśmy wkrętaki i różne coś. No i dobra. No jeszcze wam pokażę, co tutaj chciałam. Czekajcie, sobie dam to na statyw. Dobra, znalazłem sobie już ten katalog. Zobaczcie, tu są te szafki. Można sobie zrobić taki zestaw, ale ja jakby nie chciałem ani tego, ani tutaj tych górnych, bo tutaj sobie jak już coś to dam, półeczki chyba takie drewniane zrobię, bo tutaj to by jakoś mi nie pasowało. Takiej szafki też nie chciałem. Chciałem właśnie te z szufladami, bo szuflady są, myślę, najfajniejsze. Zamówiłem też blat do tego. Blat, tutaj właśnie ten panel perforowany. Tutaj któryś wózeczek, a chyba ten zamówiłem. One są w różnych konfiguracjach właśnie wkładów. O, tutaj też coś fajnego było. Tutaj są jakieś fajne, widzę, że szuflady, o, z jakimiś rzeczami. A, jeszcze taki stół jest, to też jest dosyć ciekawe i podwieszana ta szafka. I to właśnie chyba ta szafka, tamtą, którą mamy, tam,
To jest chyba na stół, ale nie dam sobie głowy. Szafka warsztatowa. No zobaczymy, co to zamówiłem. Ja myślałem, że to będzie troszeczkę mniejsza, to jednak jest duża. No, a tutaj są, zobaczcie, różne wkłady do szuflad. I właśnie tutaj będę musiał też, już nie pamiętam teraz, co ja zamawiałem. Chyba prawie, że większość, bo i te jakieś elektryki rzeczy i tutaj no jest po prostu tego, można sobie skompletować. O, i są narzynki. Są narzynki, jest jakaś tam nitownica. Fajnie, że to wtedy jest w jednym miejscu. Fajnie, że to jest po prostu w jednym miejscu, a nie, że gdzieś tam się wala to na półkach, nie wiadomo gdzie. O, tu jeszcze taki koszyk. A, można jeszcze takie przegródki sobie pozamawiać. No, jest tych rzeczy. Bo tutaj to próbowali postawić, bo już Maciek chyba skręcił nogi, więc zaraz tutaj przymierzymy, jak to będzie wyglądało, ile miejsca zostało, bo ja w pierwszej kolejności myślałem, że będą trzy, ale może być tak, że właśnie będą dwie szafki, stolik, a obok wyjedzie ten wózek rewelacyjny. O, tutaj mam takie krzesełko warsztatowe Harley'a. To kiedyś sobie ze Stanów zamówiłem. Słuchajcie, takie krzesełko kosztuje około, nie wiem, chyba 1500 zł. To nie są tanie rzeczy. Może ktoś by się w Polsce podjął, tylko że no wiadomo, tutaj zaraz wejdzie, że logo, ale dla siebie można zrobić, myślę, że bez problemu, na takie potrzeby domowe. Dobra. Ja to... Słuchajcie, jeszcze znalazłem, że jeszcze są wkłady z kluczami płaskimi. No, my sobie z Maćkiem porozmawiamy, bo tutaj jest moja gdzieś gazetka jeszcze sprzed 10 lat. Korel nieruchomości. Dziesięciolecie, ja tutaj wtedy pracowałem. Długie włosy i Maciek mówi, że mnie pamięta z tego, tak? Ze świata według kiepskich dokładnie. Jeszcze o. Wtedy nawet nie wiedziałem, że ty to ty. Aha, to skąd wiedziałeś, że ten? Zaraz poznałeś mnie, że... Potem dopiero... W długich włosach? Aha, później zakojarzyłeś, tak? Zakojarzyłem tak, że ciebie widziałem, pomimo tego, że cię nie znałem jeszcze. No widzisz, no, takie... Taki znak był. Taki no... Muszę gdzieś odnaleźć ten odcinek, bo dużo odcinków pokasowali. Znalazłem jeszcze jeden odcinek, ale to będzie na ten, na 1 kwietnia, może coś przeszykuję. O, dobra, tutaj są te wszystkie klucze. O, to jest nawet taki wielki, 32, ale to... Nie wiem do czego, no ale nie, no do czegoś się przyda, na pewno. Są kluczkowe, pięknie. Super. No, pięknie przystawiam. Teraz wózeczkiem zajedziemy. O! I to ma sens, że ten wózeczek. O! Patrz, elegancko zajeżdża, nie? No, i tutaj będzie blat jeszcze, który dostaniemy. I wtedy damy te perforowane. Mamy tam perforowane, żeby to powiesić tutaj. Chyba, że to od razu gdzieś powiesimy trochę wyżej. Trochę wyżej tak, nie? Żeby zostawić. Bo to nie ten, bez sensu tak troszeczkę. Nie, tak, nie? No bo to wygodnie. Lepiej gdzieś to na takiej wysokości. A tu myślałem u góry wtedy skrzynka, jeszcze ta drewniana nasza. Albo drewniana skrzynka, albo tu zrobić półeczkę. Albo tą płaską taką skrzynkę. Gdzieś mieliśmy te płaskie. Takie na dwie te. Nie, te są na cztery, ale gdzieś są takie na dwie. No dobra, zaraz znajdę i wam pokażę, jak to, bo mamy tych skrzyneczek bardzo dużo. O, tak jak na naszywki, o. Tutaj są takie na naszywki skrzyneczki, one są na dwie. I to jakby było na ścianie, jeszcze jakaś półeczka. I to może wtedy wszystko widać, bo najgorzej jak się wrzuci gdzieś tam na półkę 10 rzeczy i dawno o tym zapomnimy i idziemy do sklepu jeszcze raz kupić, bo nie wiemy, że coś jest. Nie, Grzesiu? Grzesiu o tym też dobrze wie. Bo też często coś schowa. Nie? Coś schowasz, a później nie wiesz gdzie jest. Mamy gdzieś skrzyneczki dwójki? Skrzyneczki gdzie? Dwójki. O, tu jest nasz magazynek. Wiedziałem, że znajdę taką skrzyneczkę w swoim tym. O, zaraz ją przymierzymy, zobaczymy. Jeszcze tu kończy paczki. Zegary ktoś jakiś tam, nie? Do jakiegoś baru podobno. Ktoś do mnie pisał, że bar wyposaża i potrzebuje. O matko, jak tutaj pięknie jest. Nie? Aż chce się żyć. O,
i myślałem, że te skrzyneczki jakoś tak i wtedy można ustawić i będzie i półeczka i ten. I one są, zaraz zobaczymy, czy tu wejdą. Raz, dwa, trzy. Troszeczkę za ten. A tak jakby były? Czy tak wejdą trzy? No nie wiem, jakoś to rozmierzymy sobie może. Albo troszeczkę z naddatkiem może wejdą, po prostu będzie troszeczkę więcej. No, albo zrobimy tak, że dotąd, nie? Bo widziałeś, Grzesiu, to weszło akurat nie tutaj, fajnie. O. No najwyżej ten neon troszeczkę przewisimy gdzieś. Ja to teraz w weekend sobie powiesiłem te neony. To robocza, to. No, super. Aha, jeszcze to jeszcze mamy. Tylko to? To jeszcze mamy, no to miało być teraz tu, to chyba, że gdzieś tu postawimy na tym. W sumie, i tutaj no. Można powrzucać o jakieś takie pudełeczka też z wkrętami, jakieś takie rzeczy, które... Przenieść go, zobaczyć jak się wpisuje. Ale co? No stół na lewo. Oho, no to też, to zaraz też zrobimy, no. Zobaczyć, czy czasem, bo jeżeli tu by podpasowało, to lepiej tam zostawić... Tutaj mamy podjazd i niestety ten podjazd. Aha, tu jest to. Ale to jest to, może by troszkę. Tylko że czekać, tylko zobaczymy, czy to będzie ok. Czy tu się zrobiło więcej miejsca? Właśnie. Nie, chyba wracamy, chyba tu było lepiej. Dobra, no jak ten. Jak sąsiedzi. W lewo i w prawo. Tutaj mogliśmy jeszcze kawałek w takim razie zostawić, bo mieliśmy tych regałów, to można by zostawić taki podwójny i wtedy dostawić tu podwójny. I będzie w koło. I tu będzie taki stół roboczy. Wydaje się, że tu lepiej wygląda. Tu lepiej? Tak. To może tutaj w tą, tu może wersalkę postawić. I tu zrobić ten kąt. Kącik. No, może. Dobra, muszę żony zapytać może. O. Dzwoń po Kamilę. I zapytać. Spytamy. Ogniem, bo nie możemy dojść do no. Zobacz, bo tu mieliśmy tak, ale to by, jakby, tam jest szansa, że obetniemy kawałek i to wejdzie tutaj. Wtedy tu by stał komar, a tu ewentualnie tamta kanapa by stanęła tu, a tam by stanął podnośnik na motocykl. No ale to i co ja tu miałam? Tak? No zaopiniować, nie? Czyli miałam tylko przyjść, ale to tak nie, krzywo coś... nie będzie. Nie, no to... No bo ja myślałem, że tam już, żeby to zostawić, ale jednak może faktycznie niech to tu wejdzie, a tu będzie szerzej nie, wtedy, no, nie? No to spoko, no. 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 Widzisz, dziękuję. No i to moja opcja nie przeszła. No, no ale to przeszło. Ale ty mnie przedstawiłeś swojej opcji. Trzeba powiedzieć, że twoja. Dobra, to musimy teraz przestawić jeszcze raz. Nie, no ale to ja teraz... Dobra, zaraz tu odkręcimy. Ja myślę, Maciek, że to można ściąć. Ja no, ale ja już nie pamiętam, co tu jest pod spodem. No, trzeba odkręcić tą maskownicę. Trzeba i zobaczymy, to będzie faktycznie więcej miejsca. A zawsze można to przestawić w każdej chwili. To nie jest sprawa życia i śmierci, nie Grzegorzu? No, w pierwszym rzędzie mieliśmy nogi odciąć, ale mówię, jak odetniemy nogę, to trochę może wisieć, nie? Więc poszło, że odcinamy. I to jest fajne w drzewie, że można zawsze coś przerobić, nie? Szybko wyżynareczka, zaraz centymetr poleci do przodu, kołeczek tutaj bliżej. Trzeba zobaczyć, czy to jest... Aha, bo to jest taki gruba taka belka. Taka gruba, belka. Ale tak, czekaj, czujnik, mamy czujnik. Zaraz młotkiem przywalimy i to powinno pójść do góry. O, super, no teraz, tylko gdzie jest młotek? Zobaczymy, muszę się nauczyć, która szafka to młotek. O, pyk. I zaraz, czujniczkiem. Co zrobimy? O, poszło. Czy to nie jest do samego końca? Czekaj panie, trochę łatwiej by było, jakbyś strzelał. Aha, no tak. A, dzieje się. I dojechał pan Mariusz. Cześć. O, jest. Fajnie się tu mieści, bardzo.
Jest H3 jeszcze, a widzisz, mieliśmy odcinek nagrać z nim, ale jak przyjeżdżę, ja mam gdzieś jakieś pliki, jak go odbierałem w nocy. Mam też nagrane, jak pierwszy raz z nim jechałem i robiło tak? to wrażenie, ale teraz się przyzwyczaiłem i już mogę powiedzieć, że się jeździ nim fajnie. Jest komfortowy, tylko trzeba te wymiary złapać. No, muszę się ten, no, ma już ten. Przyszły dzisiaj dokumenty też tam z tego, już no, do rejestracji, więc... No, ja jutro pojadę i zarejestruję przyjazd. No, fajnie się prezentuje. Fajnie, w nocy super wygląda, jak się wszystko świeci. A, i co jest ważne, nie można kluczyków zostawić w środku, bo to są jedyne kluczyki, a on się po jakimś czasie zamyka. Aha, o, patrz, to są te. No, pod napisy. Masą tak samo. Bo nie wiem, mówiliśmy wam, że tutaj dziewczyny z Dubaju jeździły tym autem. A to jest to znacząco podwyższa cenę. Z ciekawostek, słuchajcie, z tyłu w fotelu były majtasy. Tak? No widzisz. I to całkiem fajne, takie nie wyglądały na majtasy chłopa, ani babci, bo były kolonkowe. Więc można znaleźć różne fajne rzeczy. Jeszcze go tak dokładnie nie przeszukałem, ale troszkę tam jak go ogarniałem, to... No widzisz, to trzeba się ten... No. Patrz, ma uchwyt, może jeszcze się znajdzie parę dolców. No. Fajnie, to muszę pojeździć nie? Tak. W takim razie teraz. Fajny jest, fajny, ma tutaj... A, tu jest tylko to hak, nie to jest hak, to jest tylko ta kula, jest wiesz? Jest hak, jest komplet, jest normalnie gniazdo. A, tylko gniazdo jest, widzisz, jak... Przejściówkę trzeba dokupić trzeba do przejściówkę, tego. No. Przejściówkę, tylko tej końcówki nie ma niestety. Jakieś dziwne, no ale to nie... Ja myślałem, że tego całego nie ma, bo nie, ja u siebie nie. W ramie nie miałem tego i tu... Myślałem, że haka to wystarczyło tylko przykręcić. Ja szukałem tego na tu można po Elixie i nie znalazłem haka do tego, no ale to nietypowy gadżet, hak do haka. No, ale to jest nie, to wystarczy, to jest wszystkie Amerykańcy mają. Aha, wiesz? Jest identyczny. Czyli tak jak RAM czy coś, to nie, to amerykański po prostu. Czyli ten. Uniwersalne jest, będzie. Tak, pyk. No, to jest solidne, kurde, to jest kawał no. Bydlaka. Nie patrzyłem też co tutaj jest. O, zobacz, to jest podnośnik, znaczy jest niby, ale czy jest? Jest. Czyli to nie jest. Jest podnośnik, tu jest jakiś zestaw taki, nie wiem co to jest, ale... Apteczka chyba. Coś w stylu dubajskiej apteczki. No widzisz, a my robimy warsztat, wiesz, bo przyszły narzędzia z Jato. Zaraz zobaczysz... Idę zobaczyć. Co tu się dzieje, kurczę, no. Jakie to są gadżety, to wygląda na niezbyt on używane. On fajnie, no. Tak. O, no, tu jest ładny zapas, nówka. Opony też są właściwie nowe. Dobra, to zrobimy jakiś super odcinek stanie. Z tym hamerem jeszcze. Na pewno coś tutaj będzie. O, dzięki. No i dobra. Jest git. Tutaj wyszło. Zobaczymy, najwyżej będziemy przesuwać na koniec. No i co, na dzisiaj, słuchajcie, kończę. Jutro, nie wiem jeszcze co będzie, jutro będzie futro. My tutaj działamy, ja muszę to jakoś poskręcać zaraz, bo to wyleciało. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o aktywności, łapa, komentarz z góry, za to ślicznie wam dziękuję i widzimy się w następnym odcinku. A teraz czas na reklamy Weba i sklep Easy Rider Shop. Trzymajcie się, cześć! Cześć, serdecznie zapraszam na największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem, Bike Week Weba. W tym roku od 15 do 18 sierpnia. Przez te wszystkie dni będzie masa koncertów na dwóch scenach. Nocna parada motocykli, dwie dzienne pokazy, masa konkursów, atrakcji. Wszystko poprowadzi Krzysiu Skiba. Mam nadzieję, że spotkamy się w Łebie. Piaszczyste plaże łebskie czekają na motocyklistów. Łeba na te dni zamienia się na motocyklową stolicę Polski. Do zobaczyska! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!